Dzień dobry. Raz. Tak jak byliśmy zapowiedzeni, nazywam się Dominik Sabat. Krzysztof Rydz. I chcielibyśmy opowiedzieć o tym, co CERT Polska wie o twojej, waszej sieci. Głośniej. Na samym początku warto opowiedzieć o kontekście, w jakim działamy jako CERT. I obecnie obszar zajmowania się cyberbezpieczeństwem w Polsce reguluje ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która reguluje właśnie tą kwestię na trzy tak jakby dziedziny. Pierwsza dotycząca wojska jest pod zarządem Ministerstwa Obrony Narodowej, druga dotycząca administracji centralnej, czyli minister, Sejmu i tak dalej pod opieką ABW. No i trzeci obszar zawierający całą resztę, czyli osoby prywatne, firmy, które nie są pod ABW, administrację samorządową, szpitale i tak dalej, są obszarami, którymi się zajmujemy w CERT-cie. Aczkolwiek ogólnie CERT, może warto zaznaczyć, nie powstał w ramach przyjęcia tej umowy, przyjęcia tej ustawy, tylko istniejemy już od 23 lat, zdaje się. W tym przypadku ta cała reszta, o której powiedziałem, to jest około 30 milionów użytkowników polskiego internetu i 2,5 tysiąca AS-ów. No jest to oczywiście bardzo dużo, więc nie możemy mieć takiej ambicji, że będziemy się zajmować wszystkimi użytkownikami, tak jak wy się zajmujecie w swoich firmach. No ale to mimo to staramy się robić rzeczy, żeby troszkę poprawić ten stan bezpieczeństwa w Polsce. Przede wszystkim, skoro jesteśmy CERT-em, no to obsługujemy zgłoszenia przekazywane przez użytkowników. W ubiegłym roku było ich prawie 20 tysięcy, z czego ponad 5,5 tysiąca było podstawą do założenia incydentu. I ta różnica między tymi liczbami wynika z tego, że otrzymujemy bardzo dużo zgłoszeń z systemów automatycznych, z abuzów, dużo reklam, dużo śmieci. I stąd ta liczba. Założyliśmy i obsłużyliśmy ponad 3700 incydentów i różnica między tymi liczbami wynika z tego, że niektóre zgłoszenia były zdublowane, to znaczy mówiły o tych samych rzeczach. Świeżym i być może znanym przykładem takiego incydentu, straciliśmy coś. Okej. Więc świeżym i być może znanym przykładem incydentu, który obsłużyliśmy, był phishing na użytkowników Interi, który polega na tym, że dostawali oni na swoje skrzynki mailowe maile mówiące o tym, że hej, powinieneś wejść na tą stronę internetową i powinieneś podać wszystkie swoje dane logowania. No i tak się akurat złożyło, że teraz straciłem pilot. Tak się akurat złożyło, że te domeny, które tam były używane, były w domenie .pl. Na NASK prowadzi rejestr domen.pl, więc po stwierdzeniu złośliwego charakteru tej strony byliśmy w stanie ją po prostu wyłączyć. No i zasadniczo oznacza to w takiej sytuacji koniec kampanii, no bo kto nie zdążył kliknąć w te linki i kto nie zdążył podać swoich danych, no to już tego nie zrobi, no bo domeny zostały przejęte. Dlatego warto, zdaje się, zgłaszać do nas te incydenty, no bo faktycznie mamy środki, żeby im jakoś tam przeciwdziałać, ale o zgłoszeniu incydentów będziemy jeszcze mówić później. Innym obszarem działalności jest współtworzenie serwisu No More Ransom. W ostatnich latach obserwowaliśmy szybki rozwój ransomware'u, czyli oprogramowania, które po uruchomieniu przez użytkownika szyfruje mu dyski, a następnie żąda okupu za odzyskanie dostępu do tych plików. Ransomware jest pisany jednak przez ludzi. Ludzie popełniają błędy albo wpadają w ręce policji. Tak się stało na przykład w przypadku Tomasa, czyli polskiego cyberprzestępcy, który był złapany przez policję jakiś czas temu. No i w takich sytuacjach da się odszyfrować te pliki bez płacenia i No More Ransom jest takim agregatorem dostępnych deskryptorów. Przy okazji jest też tam narzędzie CryptoSheriff, które pozwala automatycznie rozpoznać rodzinę ransomware'u, którym byliśmy dotknięci i od razu informuje na temat tego, czy jesteśmy w stanie się odszyfrować bez płacenia, czy nie. Kolejną dziedziną są działania edukacyjne. Na naszym blogu cert.pl staramy się publikować analizy bieżących zagrożeń, zarówno technik, których używają przestępcy, jak i analizy konkretnych rodzin złośliwego oprogramowania, które obserwujemy. Poza tym kontrybuujemy też w tworzeniu programów szkoleniowych dla ENISA, czyli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Informacji i Sieci. No i na ich stronie są za darmo dostępne materiały szkoleniowe, to znaczy podręczniki, prezentacje, maszyny wirtualne ze środowiskiem treningowym. Więc jeśli ktoś ma ochotę się czegoś nauczyć z cyber security, a nie ma ochoty płacić kilku tysięcy za osobę za szkolenie, no to to może być dobre miejsce do rozejrzenia się i niektóre z tych treningów pochodzą od nas. Staramy się też myśleć o nieco mniej technicznych użytkownikach komputerów, dlatego wydajemy polską wersję czasopisma Ouch, które koncentruje się na tym, żeby przedstawić aktualne zagrożenia przystępnym językiem dla takich zwykłych użytkowników. Ouch jest dostępny za darmo na naszej stronie, więc zapraszam do lektury i przekazywania mniej technicznym użytkownikom. Innym fragmentem nieodzownym
naszej działalności jest współpraca czy to z innymi CERT-ami, zarówno rządowymi, jak i z firm prywatnych, ale również z organami ścigania i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy też zrzeszeni w ramach FIRST-a, APWG czy CSIRT Network, aby w ramach tych grup wymieniać się danymi, ostrzegać się o jakichś nowych zagrożeniach, czy koordynować działania na stopniu międzynarodowym. Przykładem takiego działania międzynarodowego jest projekt SISDEN, który prowadzimy w konsorcjum międzynarodowym, którego liderem jest NASK i koncentruje się on de facto na dwóch dużych celach. Jednym z nich jest stworzenie światowej sieci honeypotów i honeypot w ogólności to jest taka aplikacja lub system próbująca imitować działanie pewnej usługi, którą można zaatakować albo przy której pomocy można zaatakować jakiś tam inny system. No i obecnie mamy około 220 węzłów rozsianych po całym świecie w 58 krajach i obsługujemy prawie 1000 adresów IP. Tak wygląda pokrycie tych honeypotów w Europie, więc mamy praktycznie całą Europę pokrytą. W Polsce mamy 16 adresów IP, które nasłuchują na różnych usługach. No dobra, no ale po co nam te honeypoty? Ano po kilka powodów. Pierwszym z nich jest obserwowanie w dużej skali, jak przeprowadzane są próby ataków. Tutaj na przykładzie honeypota SSH możemy zobaczyć kto próbował się podłączyć do naszego honeypota. Widzimy, że to zrobi to na porcie 22, więc SSH. Widzimy, jakie tutaj mamy, jakich loginów próbował użyć, tutaj jakich haseł, a następnie po kolei, jakie komendy próbował wykonywać, gdy myślał, że mu się udało zalogować. Więc możemy badać takie dane w dużej skali i wyciągać wnioski na przykład na temat tego, kto wykonuje takie skanowania, albo jakie hasła są wybitnie złe, no bo jeśli chińskie boty używają tych haseł, no to prawdopodobnie te hasła są wybitnie złe. Ale nie tylko chińskie boty robią takie rzeczy, mogą to również robić zainfekowane komputery, więc jeśli ktoś z wewnątrz waszej firmy próbował się łączyć do przypadkowych serwerów SSH na świecie i zgadywać hasła, no to pewnie chcielibyście o tym wiedzieć, dlatego my zbieramy te informacje i będziemy je dystrybuować. Innym powodem jest to, że możemy dostawać świeże exploity, to znaczy jeśli pojawia się jakiś nowy, znany sposób ataku na jakąś usługę, no to można się spodziewać, że ktoś się o tym dowie i będzie próbował to zrobić na wszystkich komputerach na świecie, znaczy na dostępnych usługach, w tym na naszych honeypotach. No i tutaj mamy przykład jakichś tam przykładowych exploitów na Elasticsearcha. Pierwszy przykładowo próbuje wyskoczyć z Elasticsearcha do Javy, a potem z Javy do Basha, a potem pobrać jakieś pliki i go zapisać. Drugi przykład, nie wiem niestety co robi, bo jest ofuskowany, pokazuję go raczej jako przykład różnorodności danych, które zbieramy. No i na podstawie takich exploitów możemy przykładowo budować sobie reguły IDS-ów. Jeśli dobrze pamiętam, no to mamy obecnie honeypoty na SSH, Telnet, Elasticsearcha, SCADA, czyli te systemy przemysłowe, web aplikacje i jeszcze kilka. Drugą dużą częścią projektu, który jest w ramach SISDENA, jest Darknet. Tylko że nie chodzi tutaj o Darknet w sensie Deep Webu czy Tora, tylko o to, że możemy zasadniczo podzielić przestrzeń adresową IP na dwie. Jedną aktywną, w której są usługi, użytkownicy, są wpisy w DNS-ach, więc tam się wydarza ruch. I taką przestrzeń darknetową, zasadniczo nieużywaną, gdzie nie ma usług, nie ma użytkowników. Spodziewamy się zatem, że w przestrzeni aktywnej wydarza się ruch, ale w tej darknetowej nic nie powinno się dziać, bo w końcu te adresy nie są używane. Potrzebuję tego slajdu. Ale okazuje się, że w praktyce, że można zaobserwować całkiem sporo ruchu do tej ciemnej przestrzeni. No i niejako z miejsca można traktować ten ruch jako taki podejrzany, no bo nie powinno go tam być. Skąd się za tym bierze? Przyczyn może być kilka. Pierwsza i najbardziej taka oczywista to jest wina źle skonfigurowanych urządzeń sieciowych albo aplikacji, które po prostu wysyłają gdzieś tam dane, gdzie nie powinny. Drugim powodem może być skanowanie internetu, no bo w końcu jeśli ktoś skanuje cały internet, to nie wie, które adresy są używane, a które nie, więc po prostu jedzie po wszystkich. Może to być też kwestia ataku DDoS. To znaczy, jeśli ktoś przeprowadza, załóżmy ten komputer, przeprowadza atak SYNFLAT na ten, więc wysyła mu bardzo dużo tych pakietów SYN, ale nie wpisuje polu source IP swojego adresu, no bo nie ma po co, więc wpisuje jakiś tam losowy. Jeśli będzie odpowiednio długo losował tymi pakietami, albo my będziemy mieli odpowiednio duże pokrycie w tych darknetowych IP-kach, no to w końcu dostaniemy od tego atakowanego komputera pakiet TCP syn ACK albo RST, więc dowiemy się o tym połączeniu. A jeśli chodzi o pokrycie, to mamy je całkiem spore, bo mamy ponad 100 tysięcy publicznych adresów IP, które są właśnie do tego darknetu podłączone, co pozwala nam zbierać około 25 miliardów pakietów miesięcznie, co się przekłada na ponad 0,5 miliona pakietów na minutę.
Kończąc wątek darknetu, pewnie uruchomiliśmy już dystrybucję części danych z tego darknetu, więc już możecie się dowiadywać o tym, czy ktoś od was się podłącza do tej przestrzeni. Dodatkowo, jeśli ktoś z was pracuje na uczelni, albo chciałby zrobić projekt badawczy, albo publikację naukową, albo doktorat, magisterkę, cokolwiek na podstawie tych danych, które zbieramy, a jest ich dość dużo, to jest to jak najbardziej możliwe i trzeba się z nami po prostu skontaktować, no bo chcemy się dzielić tymi danymi, bo może ktoś wymyśli coś ciekawszego niż my. Ja jeszcze chciałem dodać na temat darknetu właśnie ciekawe spostrzeżenia. Dwa lata temu był wysyp robaka Mirai i Mirai bardzo ciekawie skanuje, rozprzestrzenia się. Ono mija 100 systemu operacyjnego TCP/IP i numer docelowy skanowanego adresu IP jest taki sam jak numer sekwencji. Więc na podstawie takiej sygnatury możemy łatwo zidentyfikować, że jest infekcja Mirajem akurat z tego adresu, no bo skanuje, bardzo mało prawdopodobne, bo numer sekwencji to jest na 32 bitach zapisane, więc bardzo mało prawdopodobieństwo, żeby akurat trafiły się takie same wartości w tych dwóch polach w ramce. Dobra, więc mamy tych danych dużo, mamy dużo rzeczy, trzeba to jakoś sklasyfikować, żeby móc wrzucić do bazy, do jednego worka. Więc chcemy zrobić tak najprościej, z uwagi na mnogość tych informacji przy jednoczesnym zachowaniu jak najwięcej. Więc żeby móc dalej przejść po naszym temacie, chciałbym szybko przypomnieć, co oznaczają poszczególne kategorie. Więc infekcje to są to po prostu komputery bądź urządzenia zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Takie komputery no, w zasadzie są w całości przejęte przez atakującego i możemy mówić, że są botami. Tak po prostu to są boty. Kolejną ważną rzeczą jest serwer zarządzający botnetem. W ogólnym przypadku jest tak, że zawsze musi być ten serwer do zarządzania tą siecią botnet. Prędzej czy później atakujący musi wykorzystać w jakiś sposób tego bota przy pomocy właśnie takiego serwera, który zarządza tą całą siecią. Więc bardzo istotne jest, żeby namierzać te serwery, bo wtedy możemy identyfikować urządzenia, które są zainfekowane, możemy wyłączać botnet. Tak w najprostszym przypadku, jeżeli mówimy o botnecie, w takiej najprostszej architekturze scentralizowanej, to wyłączając serwer CNC, czyli ten serwer zarządzający command and control, możemy wyłączyć botnet. To jest taki najprostszy przypadek. Są różne metody przeciwdziałania i zwalczania tych serwerów, natomiast jest to bardzo istotne przy zwalczaniu właśnie botnetów. Czasami można się spotkać z nazwą C2, CNC albo C2. Kolejną kategorią to jest po prostu dystrybucja tego oprogramowania. My wrzuciliśmy do jednego worka i exploit kity i dystrybucję samych plików wykonywalnych. Także w ogólnym przypadku jest to jakiś tam złośliwy adres URL, który bądź IP, który dystrybuuje właśnie złośliwe oprogramowanie. Ataki DDoS ze wzmocnieniem. Tu przedmówcy mówili dużo o DDoSach, jak to jest istotne w obecnych czasach, więc nie opuściliśmy tej kategorii, zwłaszcza uwydatniliśmy takie usługi, które pozwalają na wzmocnione ataki, czyli bardzo duży wolumen, małym kosztem, o którym powiem później, jak to wygląda. Źle skonfigurowane usługi bądź podatne usługi. Tu jest taka kwestia trochę dyskusyjna, ponieważ jak się definiuje źle skonfigurowaną usługę? Na przykład czy Telnet powinien być wystawiony na świat? Albo czy protokół RDP powinien być wystawiony na świat? I tak dalej, i tak dalej. Niemniej my mamy te informacje i dzielimy się tymi informacjami, o czym zaraz później powiem, w jaki sposób to wygląda. No i phishing w klasycznym tego słowa znaczeniu, czyli podszywanie się pod tożsamość i próba wyłudzenia. No i odpowiedzią na ten worek cały, tych wszystkich rzeczy
i milionów informacji jest nasza platforma, która nazywa się N6, czyli to jest akronim od Network Security Incident Exchange, o której będzie dalsza część prezentacji. Co najważniejsze, można wyciągnąć wnioski na podstawie tej platformy, to jest właśnie prostota działania. W sensie spośród gąszcza tych informacji, które są dostępne z różnych źródeł, najważniejsze to jest co, miejsce i czas, tak? Więc dajmy na to co, czyli jakaś tam infekcja, miejsce, jakiś adres, URL bądź IP, no i czas, kiedy ta infekcja została zaobserwowana. Pomijamy tutaj jakieś inne taksonomie bardziej rozbudowane, jakieś taksi, stiksy i tak dalej. Także skupiliśmy się na prostocie. No i ten system jakby dedykowany jest do informacji, które są dystrybuowane w obrębie sieci. Tak? To jest system do raportowania, agregacji i przetwarzania zdarzeń sieciowych. Nie mylić tutaj z systemem do analizy złośliwego oprogramowania, to jest dedykowany do zdarzeń sieciowych. No i co udało się zaobserwować w zeszłym roku, to jest nasze premierowe statystyki, które znajdą się w raporcie, może niebawem. Raport został napisany, także czeka tylko na redakcję i będzie opublikowany. No więc te zainfekowane komputery, czyli boty, zaobserwowaliśmy prawie miliard unikalnych adresów IP w 2018 roku w polskich sieciach. Milion. Do szóstej, zgadza się. Więc to jest ani dużo, ani mało, bo może być niedoszacowanie z powodu translacji adresów. Może być też to za dużo z uwagi na dynamiczną adresację. Więc bardziej miarodajna wartość, w tym wypadku to jest unikalna dzienna liczba infekcji. Czyli unikalna w rozumieniu unikalne adresy IP, które zarejestrowaliśmy w ciągu dnia, w ciągu doby. Teraz jak to się przekłada na rodziny botnetów? Andromeda w dalszym ciągu jest syncholowana. O syncholu zaraz później powiem, co to jest i jak to działa. Więc widzimy cały czas dużo infekcji tym botnetem. Ten botnet w skrócie można powiedzieć, że został przejęty jakiś czas temu przez służby ogólnoświatowe i inne firmy zajmujące się analizą złośliwego oprogramowania. Więc my to cały czas widzimy, bo został przejęty i mamy systemy, które to wykrywają, o czym zaraz powiem. Mirai królował w zeszłym roku w polskich sieciach. W tym roku bardzo nas cieszy spadek, bo tylko 2000. Znaczy ta tabela ogólnie przedstawia maksymalną dzienną liczbę unikalnych IP. Więc to co widzimy, to na przykład 2000 maksymalnie zainfekowanych urządzeń Mirajem w ciągu roku. Widzimy trend spadkowy. Co cieszy też bankery ISFB, NyMime w zeszłym roku królowały. W tym roku no znacznie mniej jest tych infekcji. No jak to wygląda z podziałem na operatorów? Na osi o wartości mamy stopień infekcji sieci. Stopień infekcji to jest nic innego jak liczba infekcji do wielkości systemów autonomicznych danego operatora. Więc spadki widoczne są również w tym roku. W zeszłym roku też widzieliśmy spadki, także trend jest jednoznaczny, można powiedzieć. Niemniej jednak no, 2 promile to jest dużo, jak na jednego operatora. No i serwery CNC. Przestępcy no, nie wybierają. Na całym świecie instalują swoje systemy. I też to nie jest tak, że
przestępca sobie kupuje VPS-a i stawia sobie tam panel zarządzający. Też tak jest, ale w większości przypadków oni po prostu się włamują na te serwery, jakieś tam publiczne na świat i stawiają swoją infrastrukturę na przejętych już systemach czy serwerach. Nie wybierają również domen. No w Polsce, co cieszy, jest naprawdę mało tych CNC i staramy się to jakoś zdejmować w miarę szybko. 50 tysięcy to też jest w dużej mierze estymacja. No w Polsce możemy powiedzieć, że jest to w miarę dokładny wynik, te 358. Jeśli chodzi o podział, no to home.pl, najwięcej adresów IP dystrybuujących właśnie takie serwery. Dystrybucja, no to Homikuj znowu w tym roku wygrywa. Są to najczęściej po prostu pliki wykonywalne, zainfekowane. Taka duża liczba wynika z tego, że ten serwis działa w ten sposób, że można zachomikować sobie, czyli współdzielić ten sam plik. Tak naprawdę to są te same zasoby, ale się współdziela i dlatego te URL-y są różne. I dlatego tak dużo zarejestrowaliśmy tych unikalnych URL-i na serwisie Homikuj. No operatorzy, home znowu. To już moje. No i teraz ataki ze wzmocnieniem, które przedstawi Dominik. Tak, więc kolejnym rodzajem zagrożenia, o którym chcielibyśmy opowiedzieć, są usługi umożliwiające dokonywanie ataków DDoS ze wzmocnieniem. No i tutaj mechanizm jest następujący. Atakujący, zwyczaj przez komputer bota, wysyła dużo pakietów UDP, w tym przypadku na tym obrazku zapytań DNS. No i w normalnym przypadku te odpowiedzi na zapytania DNS wracałyby z powrotem do bota. No ale z racji, że zapytania DNS są po UDP, no to w pole source IP możemy sobie wpisać cokolwiek chcemy i wtedy w takim przypadku odpowiedź nie wróci do bota, tylko zostanie wysłana gdzieś tam indziej, na przykład do naszej ofiary DDoS-u. No i ostatnim elementem tej układanki jest to, że zazwyczaj requesty, w tym przypadku DNS-owe, są małe, a odpowiedź może być dużo, dużo, dużo większa, nawet wielokrotnie większa. Jeśli zatem chodzi o najpopularniejsze usługi tego typu w Polsce, to czołówka wygląda tak na tabelce: DNS, SNMP, NTP, PortMapper, SSDP i NetBIOS. Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że niektóre z tych serwerów, na przykład DNS-y czy publiczne serwery czasu, są wystawione do internetu intencjonalnie. I jednak taka liczba intencjonalnie wystawionych usług jest pewnie dość mała, jednak nie potrafimy ich rozróżnić, więc zastrzegamy o tym. Jeśli natomiast chodzi na przykład o SNMP, no to on powinien być używany w WLAN-ach managementowych i tyle. Jeśli chodzi o przykładowe wzmocnienia, jakie możemy uzyskać z widocznych tutaj, no to w przypadku DNS-a mamy nawet 179 razy tego wzmocnienia. W przypadku NTP mamy nawet 556 razy. To znaczy, jeśli ten użytkownik ma uplink 1 gigabit i znajdzie odpowiednio dużo serwerów NTP, które będą chciały z nim współpracować, no to może komuś zafundować ruch 556 gigabitów nawet. Skoro zatem te usługi są niebezpieczne, no to pewnie warto je blokować, więc zobaczmy, kto ich nie blokuje. W kategorii otwartych serwerów wygrywa Orange z gigantyczną przewagą, prawie 39 tysięcy kontra na drugim miejscu Zigo niecałe 4,5 tysiąca. Na trzecim miejscu Netia 1,5 tysiąca. Aczkolwiek oprócz tych nominalnych wartości, czyli średniej dziennej czy maksimum dziennego, obserwujemy również odsetki adresów, żeby zobaczyć, w której sieci jest to relatywnie dużo. No i tutaj zwraca uwagę OnePhone z odsetkiem prawie 15% i Politechnika Koszalińska z 16,5%. Jeśli chodzi o SNMP, no to tutaj na podium Netia, Orange, TK Telekom. Widzimy też duże odsetki w sieci powszechnej agencji informacyjnej, 11,21% i w sieci Netcom ponad 10%. Mówiąc o protokole SNMP, mamy jednak kogo pochwalić, bo oprócz średniej
średniej dziennej, maksimum i odsetka adresów. Obserwujemy też zmiany liczności tych usług w ciągu roku. I tutaj możemy na przykład pochwalić administratorów sieci multimedia, bo udało im się zjechać z około 400 adresów z tą widoczną usługą z SNMP do praktycznie zera przez resztę roku. Podobne spadki obserwowaliśmy w sieci TK Telekom z około 4300 adresów na około 3000 przez resztę roku. W kategorii Portmapper na pierwszych trzech miejscach OVH, Orange, Atman i H88 na czwartym miejscu z odsetkiem prawie 15%. No i tutaj znowu mamy kogo pochwalić, bo obserwowaliśmy gwałtowny spadek w sieci K z około 1500 adresów IP z Portmapperem do prawie zera, do pojedynczych adresów w końcówce roku, także czapki z głów. Jeśli chodzi o SSDP, no to pierwsze trzy miejsca Orange, Vectra, Netia. Widzimy też 10% ponad udział w sieci DERCOM. I tutaj znowu mamy kogo pochwalić, mianowicie w sieci SERVCOM udało im się zejść z około 1700 adresów do pojedynczych adresów od końcówki września, więc pokazujemy to jako wzór do naśladowania. To jest wina wygładzania tego wykresu, więc bo zwyczajne są takie troszkę poszarpane, bo nie wszystkie urządzenia są włączone zawsze, więc wygładzamy te wykresy, żeby nie straszyć. Patrząc na wykres liczności NetBIOSa w internecie, możemy obserwować taki generalnie spadek w ciągu roku, ale oczywiście to, co jest najbardziej interesujące, to jest ten pik, który się tu wydarzył. No jak widzimy coś takiego, no to próbujemy się dowiedzieć, co tam się stało. Czy to Microsoft wypuścił jakąś aktualizację, która sprawiła, że wszyscy sieją tym NetBIOSem? Czy to może nasze źródło miało jakąś awarię i zaczęło wszystkich liczyć dwa razy? Czy może coś jeszcze innego? No i żeby się dowiedzieć, pierwsze co robimy, to rozkładamy ten pik i próbujemy zobaczyć, jak on się rozkłada w sieciach. No i rozbijając to na sieci widzimy, że pik pochodził wyłącznie z sieci Orange, więc to nie jest kwestia naszego źródła albo Microsoftu, więc coś tam w Orange się przestawiło. Przy okazji możemy zobaczyć, że z sieci Orange pochodzi ponad dwa razy więcej NetBIOSów niż ze wszystkich innych sieci, które obserwujemy sumarycznie. Ostatnią kategorią, o której chciałbym powiedzieć, są źle skonfigurowane podatne usługi. No i na szczycie SSL Poodle, czyli podatność, która ma ponad 4 lata, a jednak występuje w Polsce w liczności ponad ćwierć miliona. Dalej mamy CWMP, TFTP, RDP, Telnet itd., itd. No i ponownie, tak jak kolega nawiązał, trzeba zastrzec, że są to policzone usługi, na które są znane podatności, więc powinny być albo zaktualizowane, albo przekonfigurowane, albo ukryte, ale też usługi, których wystawienie do internetu może być złym pomysłem, jak tam dalej w tabelce jest MongoDB, Elasticsearch, LDAP, albo VNC, albo RDP. No bo zasadniczo, jeśli Windows jest aktualny, nie ma akurat żadnego zero day'a, jest ustawione mocne hasło, no to wydaje się, że nic się nie powinno stać, ale z drugiej strony wydaje się, że publicznie dostępnych Windowsów w internecie jest już wystarczająco dużo. Zwłaszcza, że można w ten sposób plikować na przykład nazwiska naszych pracowników, jeśli ktoś ma opcję wybierania sobie użytkownika, który może się podłączyć. I to były autentyczne screeny z dostępnych w Polsce Windowsów przez RDP dostępnych do świata. Te cenzury na nazwiska zrobiłem ja. Nie mówiąc już o wystawionych przez VNC do internetu sterowania piecem, sterowania ładowarką do samochodów elektrycznych, zarządzania domem, drukarką do etykiet, do ciastek, czy sterowania piłą panelową. No i to znowu są autentyki, które jeszcze wczoraj wieczorem były dostępne w polskim internecie. Podsumowując, warto wiedzieć, co ma się u siebie w sieci. No dobrze, a skąd my to wszystko wiemy? Miliony tutaj tego, tamtego. Więc pozyskujemy dane z różnych źródeł. Obecnie jest to 104 tak zwane strumienie danych. To nie są bezpośrednie źródła, ale można to nazwać jako strumienie. Co to są te strumienie? No to są organizacje na przykład non-profit, czyli na przykład certy narodowe, niezależni badacze, lub organizacje, które się trudnią właśnie analizą, udostępniają te dane w sposób nieodpłatny. Firmy komercyjne, które zazwyczaj nie chcą ujawniać tożsamości, na przykład oprogramowania, które tworzą oprogramowania antywirusowe. Źródła publiczne, czyli to, co wszystko możemy znaleźć w internecie, my to wszystko agregujemy, w jakiś sposób normalizujemy, o czym zaraz później powiem.
No i wreszcie własne systemy. Własne systemy, czyli Sinkhole, tak jak Dominik powiedział, NASK jest rejestrem, więc to, co jest w domenie .pl, możemy bardzo sprawnie przekierować na własne serwery. Spam trapy, czyli takie pułapki na adresy mailowe, z których można wyciągnąć ciekawe informacje, kto się łączył do takiego spam trapa. No i wreszcie nasza platforma analityczna, która dostarcza bardzo dużej ilości informacji. My bierzemy z tej platformy tylko to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia sieciowca. To są pliki wykonywalne, próbki złośliwego oprogramowania, z których są wyciągnięte konfiguracje, serwery zarządzające, adresy tych serwerów. Inkubujemy również takie złośliwe oprogramowanie, bo ono jest cały czas aktualizowane. To nie jest tak, że jak się ściągnie wirusa, włącza się i on tam działa. On się łączy potem w uproszczeniu do takiego serwera zarządzającego, pobiera pierwszy jakiś tam stopień, na przykład do wysyłania spamu moduł. No i ten moduł na przykład dostaje aktualizację. No i my to wszystko wyciągamy. Analizujemy ten malware w sposób dynamiczny, długoterminowo inkubujemy w takich systemach, nazywają się sandboxy, że one są tam bezpieczne, nie ucieka ta informacja. Filtrujemy ten ruch, więc no jest tego bardzo dużo. Zapisaliśmy w 2018 roku no prawie milion dziennie zdarzeń, które są związane właśnie ze złośliwym oprogramowaniem bądź z podatnymi usługami i phishingiem. Ale to i tak jest dużo mniej niż tak naprawdę przetwarzamy. Dobrym przykładem właśnie jest ten Sinkhole, gdzie na przykład mamy jakiś tam malware, no i on się łączy do serwera zarządzającego z domeną, tak? No i my tą domenę przekierujemy na nasz serwer, no i ten malware się łączy i my widzimy, że on się łączy, tak? Czyli wiemy, że ten użytkownik jest zainfekowany z tym adresem IP. No ale nie chcemy, bo on tam co 5 minut na przykład się łączy w uproszczeniu. No i nie chcemy co chwilę zapisywać co 5 minut przez cały rok, że on się łączy, no bo po co nam tyle danych? Więc agregujemy te dane, dopisujemy tylko licznik, inkrementujemy, natomiast ta infekcja jest oznaczona jako jedna infekcja. Komendę, to znaczy komu? Domenę przejmujemy, domenę. Ja mówię o domenie. Zgadza się? Zgadza się. Próbowaliśmy, nawet próby były owocne. Neutralizujemy jak najszybciej. Co robimy jeszcze z tymi informacjami? Jakieś tam delikatnie wzbogacamy, na przykład rozwiązujemy domeny, czy dodajemy numer autonomiczny na przykład sieci. No i normalizujemy, tak, bo różne źródła dają różne formaty tych danych, więc my to wszystko uspójniamy w jeden taki spójny model danych, który według nas wydaje się najprostszym. No i potem te dane dystrybuujemy. Taki był główny cel przy projektowaniu tego systemu N6. Teraz tak technicznie, jak to wygląda z tyłu, więc to jest potok informacji, który, nie wiem czy tutaj, o, zaczyna się stąd, skąd bierzemy te dane. Moduły odpowiedzialne za pobieranie tych danych przekazują je dalej. Parsujemy te dane takimi modułami jak parsery, potem je wzbogacamy,
Jeżeli to jest blacklista, no to porównujemy, filtrujemy te dane, do kogo powinny trafić, zapisujemy do bazy, no i dystrybuujemy, o czym zaraz powiem. Tu jest jeszcze parę innych modułów, mniej istotnych, nie zaznaczonych na tym wykresie. Jakby ktoś chciał bardziej się zapoznać z analizą techniczną, no to w tym roku wypuściliśmy projekt N6 na licencję open source. I leży na naszym GitHubie CERT Polska, także zachęcam do zapoznania się. No i co dostaje taki właściciel sieci, jakby chciał skorzystać z tych danych? Mamy w tym roku, uruchomiliśmy interfejs sieciowy, webowy. Można sobie wyklikać, podać datę, kiedy chcemy zacząć szukać, odpowiednią wyfiltrować na przykład na IP albo domenę, nacisnąć search, no i daje nam jakieś tam wyniki w odpowiednich kategoriach. Tutaj akurat jest VPN filter, czyli taki malware atakujący urządzenia sieciowe. Z tego co pamiętam, to takie routery klasy SOHO. No i mamy też API REST w bardzo prostym formacie JSON lub CSV, czyli możemy podpiąć sobie te nasze dane do jakiegoś urządzenia klasy SIEM. Tak to wygląda w uproszczeniu. Czyli skąd pochodzą dane, jaka to jest kategoria danych, czyli infekcje w tym wypadku, nazwa infekcji, data, AS oraz ten adres IP, który jest zainfekowany. No i jak dołączyć? Trzeba wysłać maila na n6cert.pl. W mailu zawrzeć, przedstawić się, podać numery autonomicznych systemów, sieci bądź domeny. Jedynym warunkiem jest taki, że trzeba być właścicielem sieci o minimalnej wielkości 29 notacji CIDR. No i dostęp jest darmowy. Każdy może dołączyć i te dane otrzymywać. No i trzeba nadmienić, że proces realizacji open source'owania M6 ułatwiły fundusze z Unii Europejskiej. Web aplikacje? Nie, to jest publiczne też. W ramach dostępu dostajemy dostęp do web portalu i do API REST. Ale ten web portal jest dostępny po przesłaniu tych danych? Tak, po przejściu procesu rejestracji. Faksem? Mailem? Mailem. Tu jest adres mailowy. Dziękujemy za uwagę.